Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 7 odcinku Totalnej Biologii. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o poczuciu winy. Zapraszam. Poczucie winy jest emocją, która tak naprawdę towarzyszy nam na co dzień. Z jednej strony poczucie winy wzbudza w ludziach wiara katolicka, Kościół i inne religie świata. Z drugiej strony nawet sami coachowie wmawiają Wam, że wszystko to, co się dzieje dookoła Ciebie, to Twoja wina. Oczywiście jest to całkowitą nieprawdą, ponieważ poczucie winy często ma związek z zupełnie czymś innym i bardzo dobre rozwiązania tych konfliktów biologicznych właśnie podaje totalna biologia i nowożytna medycyna germańska. Moi drodzy, niektórzy ludzie, niezależnie od tego, co się dzieje, zawsze czują, że to ich wina. Czują się winni po prostu wszystkiego. Poczucie winy nie ma podłoża biologicznego, ale psychologiczne. Wiąże się ono z osądem, a więc zjawiskiem nieistniejącym w przyrodzie, gdzie ważne jest tylko przetrwanie jednostki i gatunku. W naszym społeczeństwie winnych izoluje się od świata, umieszczając ich w więzieniach lub po prostu zabija się ich. I tutaj możemy mówić o karze śmierci. Poczucie winy zatem wyraża wykluczenie ze świata lub rezygnację z samego siebie w celu ochrony swojego potomstwa, które stanowi przyszłość gatunku. Słaby, bezużyteczny osobnik poświęca się, padając ofiarą drapieżnika, przez co zapewnia przetrwanie silniejszym i całemu gatunkowi. Biologiczne przejawy poczucia winy mogą być zatem następujące. Jestem bezużyteczny, więc poświęcam swoje życie i opuszczam ten świat, aby inni mogli żyć dalej. Lub oddaję swoje miejsce komuś innemu. Opuszczam ten świat, aby moja słabość nie doprowadziła do kolejnej tragedii. Możliwości do zbadania w życiu każdej osoby lub w historii jego rodziny to śmierć dziecka, śmierć przy narodzinach, gwałtowna przedwczesna śmierć, słabość lub nieudolność, która doprowadziła do tragedii, rodzeństwo, które otrzymuje więcej uwagi, tragiczne skutki buntu, na przykład śmierć na wojnie, albo śmierć rodzica lub ukochanego. Trwając w poczuciu winy, żyjesz, ale nie dajesz sobie prawa do egzystencji, czyli do doświadczania wszystkiego tego, co jest najwspanialsze na całym świecie. Dlatego w poczuciu winy utrzymują nas od wielu pokoleń wszystkie religie świata. Oraz oczywiście, moi drodzy, nauczyciele w szkołach i wszędzie, gdzie tylko się nie obrócimy, ludzie próbują wywoływać w nas poczucie winy, aby osiągnąć swoje korzyści. A więc pamiętajcie o tym, że już na starcie, rodząc się tutaj, na tym świecie, jesteście wygranymi. Jesteście jednym z wielu milionów. A to, że rodzice czy sytuacje życiowe w jakikolwiek sposób wywołały w Was poczucie winy, nie oznacza, że nie możecie tego procesu odwrócić. Przesłuchaj to nagranie kilkakrotnie, aż w końcu dotrze do Ciebie, co jest przyczyną tego, tych wydarzeń czy tego poczucia winy, które zostało u Ciebie wywołane. Jeśli przesłuchasz to nagranie kilka razy, zwrócisz uwagę na to, jak bardzo zmienia się Twój sposób postrzegania. Oczywiście w momencie, kiedy dochodzimy do rozwiązania konfliktu, może nastąpić wyrzut jakiejś choroby. Choroba jest zawsze efektem zdrowienia. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. To byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych
filmów właśnie z cyklu totalnej biologii.